Jak zrzucić wagę bez. Witam, z tej strony Ania Sośnierz i tak, porozmawiamy dzisiaj o tym, jak schudnąć. Zazwyczaj jak przychodzą do mnie nowe osoby na konsultacje, na pierwszy trening, pierwsze pytanie jest to, jak schudnąć, jak my to zrobimy. I tak, skąd, dlaczego wiesz, że możesz wziąć ode mnie jakąś radę przyjąć i czemu możesz mi ufać? Czy możesz sobie sprawdzić na stronie annasośnierz.com opinie moich podopiecznych, to pierwsze. Drugie, jestem osobą szczupłą, także sama dobrze wiem, jak mam to robić i warto też dlatego ode mnie się tego dowiedzieć. Tak, i co robimy z tym? Przede wszystkim fajną sprawą jest uświadomienie sobie, że mając otyłość, robimy sobie dużego kopniaka w kostkę i sami sobie utrudniamy życie. Czyli co robimy? Staram się sobie to uzmysłowić, popatrzeć, jejku, czym ja to sobie sam robię. Mam przecież mniej energii, źle się czuję ze sobą, nie podobam się sobie i w ogóle jakoś jest niefajnie. Po co mi to? Jak możemy to zrobić, żeby poprawić tą sytuację? Kilka głównych rzeczy, czyli zaczniemy od tego, jak jeść. Przede wszystkim należy jeść mniej, żeby zrzucić wagę. Bardzo prosta sprawa. Okej, okay, indywidualnie mogę bardziej wam więcej na ten temat powiedzieć, przeanalizować dietę, ale co można sobie zrobić samemu? Co zastosować? Czyli kupujemy sobie zeszycik, notatnik i zapisujemy wszystko, co zjadamy i co wypijamy. Bardzo ważna rzecz, bo wtedy przed sobą nie chcemy się oszukiwać, nie? Popatrzymy pizza, chipsy, jakieś śmieci inne. Oj, przecież wiem, że to nie jest zdrowe, niedobre dla mnie. Czyli tak, zapisujemy i wtedy nie chcemy sami siebie oszukiwać i ciach, zaczynamy jeść bardziej zdrowo. Drugą rzeczą jest dodawanie warzyw do swojego menu. Czyli jeżeli chcemy to zrobić szybciej, to dziennie dodajemy sobie jedno warzywo do posiłku. Na razie w ciągu dnia weźmiemy sobie jedno i codziennie dodajemy jedno, czyli mając powiedzmy sobie te 5 posiłków średnio, czy 4 w ciągu dnia, do każdego później będziemy dodawać sobie warzywo. Warzywka mają bardzo dużo witamin, minerałów, mało kalorii zazwyczaj, więc i dużo błonnika, więc dają nam dużo dobrego i chudniemy, czujemy się lepiej. Super sprawa. I kolejną rzeczą jest aktywność ruchowa. Ruszamy się. Indywidualny zestaw ćwiczeń mogę indywidualnie przygotować, jak sama nazwa mówi. Ale tak ogólnikowo mogę powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą jest to, by spacerować. Sama sobie czy sam sobie obiecaj to i zrób. Godzinkę dziennie idziemy na spacer, zakładamy sobie słuchawki na uszy, iPhone, iPod, whatever, podłączamy sobie właśnie odtwarzacz MP3 i ściągamy wcześniej jakiś fajny audiobook i oprócz tego, że spalamy kalorie, dotleniamy się, pracujemy nad rozwojem swoim osobistym, to po prostu mamy chwilę dla siebie, co jest bardzo ważną rzeczą. I tak można spalić dodatkowe kalorie i oprócz tego rozwijać się, mieć swoją terapię indywidualną. Bardzo fajna sprawa, bardzo mocno też polecam, by to zrobić. Ważne jest też to, żeby mocno przeżuwać posiłki. Każdy kęs powinniśmy przeżuwać około 40 razy i przez to też mamy, szybciej wysyłamy też informacje do naszego, trafiają z naszego żołądku do mózgu i rozumiemy, wtedy nie przejadamy się, tylko jemy tyle, ile powinniśmy jeść. Kolejną rzeczą jest picie wody. Nie pijemy napojów jakichś słodzonych, soków owocowych z dodatkowym cukrem, czy kawy z dużą ilością mleka i cukru, tylko pijemy wodę, co najmniej 1,5 litra wody dziennie. Ja polecam, żeby wziąć ze sobą rano, otworzyć sobie butelkę wody i przez cały dzień tą butelkę opróżniać. Świetna sprawa, kilka rzeczy bardzo łatwych, prostych i zachęcam do tego, by to wypróbować i przetestować. Jeżeli podobało Ci się to wideo, bardzo proszę o kliknięcie like, subskrybuj albo jak masz jakiś komentarz, wiadomo do mnie, proszę się bezpośrednio do mnie odezwać. Wszystkiego dobrego życzę, dbajmy o siebie i rośnijmy mocniejsi. Dziękuję.